Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela Klub Piłki Ręcznej Zagłębia Lubin postanowił wyręczyć wychowawców. W rolę nauczyciela wcielił się Dawid Przysiek, który na co dzień występuje w superligowej drużynie miedziowych. Jest to młodzież, która gra, trenuje piłkę ręczną, na to na pewno będzie WF trening piłki ręcznej. No, na pewno coś się wymyśli, jakąś rozgrzewkę, wspólną pracę z piłkami i na końcu jakąś gierkę między sobą. Po krótkiej rozgrzewce przyszedł czas na ćwiczenia typowo z piłki ręcznej. Uczniowie uważnie słuchali rad Dawida Przysieka, a także swojej nauczycielki Bożeny Karkut, która na co dzień jest trenerem żeńskiej drużyny Metrako Zagłębia Lubin. Jedna, druga rola trudna, dwie role na pewno jako pedagoga. Podobne, niemniej jednak w szkole jest to zupełnie inna praca z młodzieżą. Tu wszystkiego tak naprawdę trzeba uczyć, nie tylko sportu, trzeba uczyć też kultury, patriotyzmu, koleżeństwa, umiejętności walki z sobą, ze zmęczeniem, bo my tu zaczynamy lekcje, te treningi od 7 rano. Są dzieci, które dojeżdżają spoza Lubina, one muszą wstać o 5 rano. To naprawdę wymaga dużej pracy i zachęty, żeby te dzieci nie zrezygnowały. Dzień Nauczyciela już w najbliższą sobotę, 14 października, odbędą się także dwa mecze piłki ręcznej w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. O godzinie 13 męska drużyna Zagłębia Lubin zagra ligowy mecz z Orlen Wisłą Płock. O godzinie 18.30 w drugiej rundzie Pucharu EHF piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin zmierzą się natomiast z węgierskim Debreczynem.